Dzień dobry, mamy dzisiaj niedzielę. Mamy dzisiaj niedzielę. Gdzie tam się zapatrzyłaś? Ładna pogoda, co? Na razie zgodnie z prognozą pogody. Zakopane sprawdzałem dzisiaj rano. Ma być około 23-4 stopni, odczuwana 25. Więc bardzo fajnie. Teraz idziemy na śniadanie, tak? Coś coś zjesz? No. Zbieramy się, tak jak widać. Mamy trochę tych szpargałów do zebrania. Dzisiaj około 10 planujemy wyjechać stąd. 2,5 godziny drogi, plus przerwy. Ile tych przerw będzie, to ty wiesz najlepiej. Ile będzie przerw? Dużo. Może 3 godziny, 3,5 będziemy jechali, czyli tak 2,5 normalnie trasa trwa. Czyli około 12, 13, 13, 14 powinniśmy być na miejscu. Do zobaczenia później. Jesteśmy w drodze do Starego Sącza, zostało nam jakieś 20 km. I potem się kierujemy na Niedzicę i potem na Kościelisko. Zobaczymy gdzie i ile będziemy mieli postojów. Na razie mała sobie rzecz na szpila, tego mówię ciszej. Ola coś tam majstruje w telefonie. Przejeżdżaliśmy już w tamtym roku tutaj, jak jeździliśmy właśnie do Niedzicy, na zamek do Niedzicy i do tego do Czorsztyna, ale nie mimo wszystko. Mały koreczek mamy, przez 5 minut. Ale w takich miejscach można stać sobie w korku. Co tam, maluszek już wstał nam, tak? Tak. A mamy takie widoki. I takie widoki. Ale rowerzystów w niedzielę. Jesteśmy już prawie koło 3 km zostało do zamku. Tam sobie wjedziemy na parking, zatrzymamy się i myślę, że chwilę postoju będzie z godzinkę. O, musi się trochę rozruszać. Zjemy, może i my coś koło 12-13. I malucha trzeba nakarmić. Co tam u was? W porządku. Zalała się cała. A przed nami zamek. Jezioro Sromowieckie. Jezioro Sromowieckie. Co jezioro Sromowieckie? To tutaj mieliśmy. I tam zaraz będzie to Czorsztyńskie. Czorsztyńskiego tego drugiego zamku, tak? Tak. Co tam za awantury? No bo już wszystko przeszkadza. Już słońce razi, pas się nie chce ugryźć. Dobra, wjeżdżamy na ten drogi parking tutaj. Brak wolnych miejsc. Super! Jedziemy dalej. Koło zamku niestety na tym parkingu nie było już miejsc. Przyjechaliśmy nad zalew, tak na dół. Nie wiem, czy tam do zamku to będzie kawał drogi, więc nie wiem, czy pójdziemy. Chyba, że spacerkiem, ale pójdziemy sobie koło zalewu. Albo po prostu siądziemy tutaj i tyle. No pewnie tak będzie. Siódemkę trzeba czekować, to parking za cały dzień. Ale się samochodów teraz zjeżdża. Dobra, idziemy zobaczyć, bo mała już nie wytrzymuje. Niespodziewany, no, niespodziewany postój. Tak, nad jezioro przyjechaliśmy. Zamku nie będzie, może będzie widać z daleka. Bo daleko odjechaliśmy od zamku. Może być jezioro, czy musimy na zamek jechać? Idziemy. Może być tu. Okienko ci otworzyć? A, otwarte jest. Niewygodnie. Mogę sobie wziąć szelki. Co? Nic. Idziemy spokojnie. To mamy zamek Czorsztyn. A tutaj zjemy hot doga, nie? Później. Słucham? Tutaj zjemy hot doga później.
Możemy tu zjeść. A tam jest zamek Nidzice nad dachem. No i teraz pytanie, gdzie my idziemy? Chyba do góry. Tam, gdzie oni poszli? No, tylko myślę, że będziemy mieli kawałek. Nie, no tu blisko jest. Tam sobie usiądziemy gdzieś na murku, albo na ławce, zrobimy jej mleczko. Idziemy! Mama, poczekaj, mama, poczekaj. O, jakie zadowolone dziecko. Slacho życie wygląda inaczej. Mleko oczywiście. Dino też. Z czym? Dino plachał też. Nie, powoleczku. Powolutku. Jak? Powolutku. Powoleczku? No, tak jakoś. Ty też się przejęzyczasz. Co ty? Tak. Rzeczywiście, z flaszką inaczej. Czasem trochę, nie? Nie jest tak daleko, myślałem, że jest dalej. Skończyłaś maluszku pić? Skończyła? Bawi się butelką. Maluszku, a tam jest nakrętka jest na górze. Przykrywka. Idziemy na tamę. No to super, no to dzięki wielkie. Jedziemy, zobaczymy. Może uda się kupić jakieś ser wędzone. Kto tam jest? Kto to? Kto tu czeka? Co tam? Co wcinasz? Co wcinasz, ja? Ciami. Dwa złote jakiś serek. Jak polizać, ale ten. Ale inny nie skapie, nie jest taki kruchy. Ale nie dam. Jest taki zbity, taki gęsty, tylko taki kruchy. Nie dam jej, bo jest bardzo słony. Nie. Tak, widziałeś? Zjadłaś scypka? Tak. Ty wcino. Co ty dzisiaj masz ty? Nie wiem. Znaczy nie wyspanie. Wcinąłem dzisiaj 3. Ciągnąłeś 3 dzisiaj. Zasłoniłem się, słone strasznie. Zaraz będę pił całą butelkę wody. Co ty tam widzisz z przodu? Wszystko. Śmiesznie wygląda w tym turbanito. Ale przynajmniej odbija słoneczko od budki. Wracamy do samochodu. Zwiedzaliśmy trochę, mała odpoczęła i jedziemy dalej. Myślę, że zostało jakieś, ile tam było? 30 km plus 50, to jest 80, a mówiłem, że jest ile? 125, to jakieś 45-50 km. No ale to wiadomo, teraz będziemy się przebijać przez Zakopane, więc będzie trochę dłużej. Spać. Oj, tak. To bardzo spać. Ale ma te same godziny prawie. Nie? 13, 14? 9, 10, później 16. Ale piękne widoki. Mamy zawsze inaczej niż wszyscy. Wszyscy wracają z gór, a my jedziemy w niedzielę. W oddali tam już widać górki. Zachmurzone, muszę być, bardzo słabo widać w kolorze. Jak malutka? Śpi. Jeszcze jakieś 18 km, 20-25 minut drogi.
Dobrze, że zdjęłam te leginsy, przynajmniej chłodno. 25 stopni na zewnątrz. Lato mam. Tej jesieni. Zakopane tylko mijamy i jedziemy dalej na Kościelisko. Jakieś 6 km mamy do celu, więc to Kościelisko jest praktycznie przy samym Zakopanym, nie? Prawie jak dzielnica Zakopanego. I mamy Zakopane. Na miejscu już w pokoju. Trochę się zrobiliśmy w konia, bo nie mamy jedzenia. Jest niedziela, sklepy pozamykane. Tu jest sklep niby w domku do wynajęcia, ale dzisiaj ma zamknięte i wszystkie sklepy pozamykane. Mało tego, bary też okoliczne są pozamykane już. Musimy jechać albo do Zakopanego, albo gdzieś tutaj w okolicy coś fajnego znaleźć. Mamy jeszcze trochę prowiantu z tamtego noclegu. Dobrze, Julka przynajmniej ma co jeść. I taki widok mamy na podwórko przez okno. To mamy dwa okienka. Także taki sobie widoczek, nie? Fajnie. Ładny? Tak, będzie miło pić poranną kawę. I taki ogródek jeszcze widoczek. Co powiesz? Nic nowego, to co zawsze. Dobra, rozpakowujemy się, ogarniamy. Jedziemy na zakupy. Nie na zakupy, tylko na jedzenie. Co możesz sobie kupić? Na jedzenie właśnie. Chyba, że na stację jakoś zajedziemy i kupimy coś. Bo tu śniadań nie mamy, też musimy coś... A nie, sklep, który będzie otwarty. Od 7 jest sklep. No to pójdziemy sobie, kupimy bułeczkę, kupiłem coś. Po prostu sobie zrobimy. Zobaczymy, co mam w kuchni tutaj. Co jest zaopatrzone, żeby na przykład sobie tosty zrobić, czy cokolwiek innego. Co? Co? Co się dzieje? Tatę muszę instruować, gdzie ma jechać. Właśnie. Idziemy w poszukiwaniu pożywienia. Musimy jakoś do jutra wytrzymać. 3 minuty samochodem. No czy zakładając, że będzie to otwarte. Dobra, lecimy w jakieś knajpy. Znowu cię wyciągamy. Idziemy zjeść. Co, maluszku? Słońce? Już nie ma słońca. Ładne miejsce. Co mamy? Ja jem oczywiście w domu placu. I zestaw surówek. A co ja zamówiłem? Kwaśnicę i lekką sałatkę z jakimś to kotletem, z kurczakiem drobiowym. Z kurczakiem tym wędzonym chyba. Wziąłeś sobie sałatkę wędrowca, grillowana pieś z kurczaka, ułożona na miksie sałat z dodatkiem ogórka, pomidorów, koktajlów, papryki, kukurydzy, czerwonej cebuli oraz sosu pietruszkowego. Czy dobrze powiedziałem, że kurczak drobiowy. Marynowana pierś z kurczaka w sosie borowym. Żeberka. Tradycyjny kotlet schabowy. I? Pojadła? Chciałaś odczepić małpkę. Smacznego. Dziękuję. Jak jedzenie? Dobre. Dobre, nie? Obsługa taka, ale jedzenie dobre. Czego obsługa taka? No bo nawet jest kartka przy wejściu. Prosimy o wolne miejsce pytać przy barze. No. No i pytałam obsługi. Proszę się rozejrzeć. A może mają dużo ludzi. No, mało obsługi. W każdym razie bardzo dobre jedzenie, nie? Zadowolony tak, jesteś? Tak, szczególnie z tego widoku. Jak obraz to okno jest na Giewont. Bardzo ładne. Jedziemy do domu. Jest godzina która? 18? Dzisiaj musimy mało wykąpać, wczoraj jeszcze nie wykąpaliśmy, bo usnęła. Już idzie. Zaraz wam pokażę jeszcze raz te góry.
ja się nie mogę napatrzeć. Co na dom, co ci? Niech bawi się misiem. Małe zakupy na kolację, może jakiś browarek, żeby sobie można było wyjść na ten tarasik, usiąść, balkonik i na tle Givontu sobie wypić. Też byś chciała browarka na tle Givontu, tak? Tak jak chcesz. Mama zaraz przyjdzie. Dzisiaj jest niedziela, sklepy pozamykane, więc trochę ludzi tutaj stoi w kolejce, widzę. Bo biedry, wszystkie Lidle pozamykane. Ludzie idą do takich małych sklepów. Tik, 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 tik. Foczka! Co ty, Foczka, robisz? Dobra.